Jędrzej, debiut w górskich samochodowych mistrzostwach Polski jak na razie idzie całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Trasa jest fajna, jest szybka. Troszkę przeszkadzają mi te ciasne partie rajdowe, szykany i nawrót z przyrządku, bo moje auto nie jest przystosowane do pokonywania takich zakrętów albo no, takich przeszkód o tak niskim, małym promieniu. Mam problem z panem kierowniczym przez to. Ale jest bardzo fajnie, podoba mi się i już rozmawialiśmy z Michałem, że w przyszłym roku na pewno pojawimy się znowu w Sopocie. A jak trasa w Sopocie wygląda za kierownicy Volkswagena Golfa? Kapowego, czyli torowego Golfa. Troszkę nierówna. Zawieszenie delikatnie nam ucierpiało. Splitter przedniego zderzaka nagminnie się podwijał. No ale to nic nie szkodzi. Impreza bardzo fajna. Organizacja też na wysokim poziomie. Podobało mi się bardzo. Mam nadzieję, że w przyszłym roku tutaj wrócę.
Sama trasa całkiem wyścigowa. Były jakieś tutaj drobne elementy rajdowe, gdzie ten mój Golf sobie w nich nie radził przez kiepski promień skrętu. No ale nie przeszkadzało to w tym, żeby się dobrze bawić. No i tak jak już Michał wspomniał wcześniej, potrenować trochę przed nadchodzącą rundą w Sachsenring. To jednorazowa przygoda z GSMP, czy planujesz dalsze starty? Raczej nie będę startował w całym cyklu. Z przyjemnością będę wpadał jako gość na pojedyncze rundy w przyszłych sezonach.